Witam szanownych Państwa w kolejnym odcinku naszych specjalnych koperniczańskich wiadomości. Pracujemy nie tylko online, tak jak mieli Państwo okazję się zapoznać w poprzednich naszych odcinkach, ale też w wakacyjne weekendy byliśmy obecni na bulwarach. W dzisiejszych wiadomościach nasze kamery śledziły jeden dzień z życia animatora prowadzącego właśnie tę aktywność, czyli Kopernik na kółkach. Rozpoczyna się o 9 rano, gdy pełni energii i punktualni inspiratorzy spotykają się na swojej odprawie, gdzie ustalają wszystkie najważniejsze kwestie. Cześć Natalia, cześć Mateusz. Przepraszam, że się spóźniłem. Naprawdę próbowałem. Pierwszy dzień. Następnie pora wyruszyć z wózkiem pełnych eksperymentów w drogę. I można śmiało eksperymentować. Prowadzenie interakcji ze zwiedzającym wymaga sporo wprawy i praktyki, aby płynnie przechodzić między poszczególnymi doświadczeniami. Zawsze zachowujemy wytyczne co do noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego. Jednak nawet najlepszych spotykają te momenty, gdy nic się nie dzieje. A każdy chętny do eksperymentów jest intensywnie wypatrywany. Czasem nasi pracownicy są podejrzewani o posiadanie supermocy. Ale w rzeczywistości są zwykłymi ludźmi, którzy po całym męczącym dniu pracy mają zwyczajne odruchy. I to już wszystko w naszym dzisiejszym odcinku wiadomości. Do zobaczenia wkrótce. Mówiła dla Państwa Katarzyna Olczak.
Ej, Mateusz, ale na pewno dobrze mnie widać?